Hej, siemanko, ja jestem Topolo i witajcie w nowej serii Minecraft Dungeons. Tutaj niespodzianka z naszej strony, bo mamy tym razem gramy trio. Kto będzie tą osobą trzecią, gościem specjalnym, zobaczycie w dalszej części tego odcinka, a my przechodzimy sobie prolog, żeby się połączyć ze znajomymi. Także wpadajcie. Co do harmonogramu, kiedy będą się pojawiać odcinki, będę informować na bieżąco. Zostawcie lajka, komentujcie, dajcie znać, czy tego typu gierka wam się podoba. Zawsze fajne, cenne są uwagi. Także wchodzimy do gierki i przechodzimy ten prolog. Czy samouczek, jak zwał, tak zwał. Muzyczka jest trochę za cicho. This is a time for heroes like yourself. Make haste. The villagers have need of you. Okej, zobaczmy. Sobie tylko ustawię jeszcze. Udaj się do wioski. Fajnie, że po polsku ogólnie jednak to spolszczenie jest. Działa to świetnie, kurde, ale mi się to podoba. Znajdź cel. Aha, czyli taka łopatka to jest cel. Okej. Lewą myszką, sobie lewym przyciskiem myszy. Okej, czekajcie, dam troszeczkę głośniej. Ustawienia, dźwięki. O, może w ten sposób na 70. Żeby było wszystko słychać. Okej, bo teraz lepiej, nie? Pokonaj zombie. Okej. Gdzie te zombie są? Fajnie, fajnie. Że tak zerkam sobie, czy wszystkie ustawienia są w porządku. Wow! Co to było? Pokonaj najeźdźców. Potrzeba bohaterów. Pęk strzał. To co teraz? Aha, dobra. Muszę ich zestrzelić. Fajnie. Wszystko w 60 fpsach. Płynność jest niesamowita. O, patrzcie, jaka mapka. Nie no, centralnie, faktycznie, tak jak mówili, czuję się jakbym grał w Diablo, nie? Tylko że w świecie kwadratowym. Niesamowite. Diametralnie inny świat niż ten, który Warcraft nam przedstawia. Ale co, nie będziemy się skupiać tylko na jednym typie gier, tylko sprawdzamy, co akurat jest na czasie. Zabezpiecz wewnętrzną bramę. Dobra, zaopatrzenie. Te kolorki, to cukierkowo wszystko wygląda. Zabezpieczamy bramę. Dobra. Tutaj mamy jakąś regenerację, bufik. Elegancko. Dobra. Idziemy, idziemy. Jak na razie nie ma śladu po wrogach. O. Co to? Przetrwaj zasadzkę. Mieczyka, powiem wam, że dużo lepiej się nawala. Zdobyto nową zaklinanie. Co? Za każdym poziomem otrzymasz punkt zaklęć. Dzięki temu zaklnij wyposażenie. Wolę mieczek zaklnąć. Bierz zaklęcie. Zaklęcie. Ostrość, karcenie, poszukiwacz. To jest karcenie. Zwiększa obrażenia. Dajemy. Aha. Dobra. Są takie gemy jakby. I co, mamy teraz większe obrażenia w takim razie. Wow. Artefakt w ekwipunku. Jak to użyć? Aha. Dobra. Aha, i teraz pod jedynką mam. Użyj artefaktu. Gdy tylko zechcesz, no okej. Strzel strażnika. No, co?
Aha, prawym przyciskiem myszy. Nice. Aha, już po tym, po artefakcie, tak? Załóż obóz poza miastem. Ciach, ciach. Nie no, samouczek to tam, wiadomo, idzie jak po maśle, nie? Tutaj tylko ogarniamy mechanikę gry, nic więcej. O, już nam się zrespiła. Ukończenie misji. They're still out there somewhere waiting for a hero to find them. Okej. Okay. W drodze do obóz. Wybierz koło wybrzeże kałamarnic. Mamy moby. Okej, okay, co tutaj mamy? No dawaj. Aha, to musiałem otworzyć. Rzadka wędka. Nieodłączny towarzysz każdego szanującego się poszukiwacza przygód. Przydatna nie tylko dla ryby. Kurde. Aha, i tu jest wybór misji. Aha, aha, okej. Okay. Creepowe. Dobra, i teraz znajomi mogę dodać znajomych w takim razie. Fajnie, fajnie. Dobra, to robię małe cięcie i przywitamy się z naszymi gośćmi na ten odcinek. Także widzimy się za chwileczkę. Dobra, wracamy i chciałem przedstawić wszystkim naszych gości specjalnych. Jak widzicie na ekranie, po mojej lewej stronie jest SafeMod TV. Cześć SafeMod. I Archie Master już szaleje po prawej stronie. Cześć Archie. Witam serdecznie. I zaczynamy, wybieramy misję i zaczynamy pierwszą misyjkę. Weź się uspokój, uspokój. Stój. Już. Spokój. Tak. Jest git. Lubię ganiać. Ubieganie. Co za tekst, razu kurde poleciał. Jak tak można? Jak tak można po prostu powiedzieć? Jak tak można? Ja się pytam. Tak, to lecimy. Wybierzmy jakąś misję może. Poczekaj, ja proponuję ogólnie, żebyśmy grali na trybie maksymalnym, więc możesz wybrać mapkę te creeperowe coś tam, ale creeperowe. Wybierz maksymalny poziom. Lasy. Kurde, hardkorowo lecimy. Każdy może chyba wybrać, nie? Tak, ale wtedy my się dołączamy do osoby. Aha. Więc wybieraj jedna osoba. I ważne jest to, żeby to był zawsze poziom maksymalny. Nie krajcie na niższych nigdy. Zawsze maks. Nie no, z Archie'im zawsze jest na maksa, nie? Archie? To nie, ktoś tworzy czy ja tworzę? Dawaj. Tworz SafeMod, ty jesteś tutaj mózgiem. Zaakceptuj, dobra. Tak jest. Domyślny trzeci poziom, creeperowe lasy. Czyli już nasze ogórki będą latały. Klimatycznie. Jeśli chodzi o grę, to ja jadę z tanka. To nie jest śmieszne. Archie idzie w tanka, którego wszyscy będziemy musieli podnosić. O, mogę się już ruszać. Fajnie. Dobra. Ale fajnie, jaki to jest klimacik, ja przecież nigdy w Minecrafta... No to wszyscy chodzą, dobra. Nie, bo zastanawiacie, czy będziecie mieli tą scenkę wstępu, ale chyba przechodziliście już to. Tak. No dobra, zobacz, czy ten sen. Jest. No, lecimy. Ale to jest sobie na hardzie? O kurde! Mówiłem, żebyś uważał pana, czy nie? Nie wspominałem o tym. Jakoś mi to umknęło. Wow! Więc lepiej tutaj trzeba używać i pamiętajcie, że macie umiejętność jeszcze. No, dokładnie. No ja mam pod jedynką. Paradoksalnie nie bójcie się używać leczenia. Tak powiem. Dobra, ale tu są te potiony się regenerują jak w Diablo, czy jak? Znaczy jest jeden do leczenia i po prostu on ci się regeneruje. Archie, co masz na głowie? Jakieś TNT. To rzuć teraz nim. Tak? No. Uciekać! Tylko lepiej nie wpadnij, bo to będzie... No właśnie. Dobra, jedziesz z tym. Wow, jak fajerwerki fajne. No dobra. Dlatego mówię, że na tym najwyższym, bo jest ich troszeczkę więcej. Ale fajnie. Jak widać. O kilku więcej jest. No i są trudniejsi. Po prostu nie padają na szota. Poległ znajomy. Ciekawe. Dobra, uwaga. Mamy 30 sekund na poniesienie. Jeśli tego nie zrobimy, to fantomy przylatują i nas rozwalają. Oho. O kurde. Zablokowali mnie. A żeż. Więc teraz tak naprawdę... Dacie rady.
Arci, trzyma się. Dobra, osłaniam. Osłaniam. Tu mówię, to trzeba robić bardzo szybko i się lecz. Weź się lecz. Zaraz zginie znowu. Ty, ej, ale z górki można strzelać. O, i nie wiem, czy zauważyliście w tym momencie, że były tutaj jeszcze pająki. No były, te pająki były w ramach tego, że Archie zginął. Aha. Tylko i wyłącznie z tego, jak go podnieśliśmy, automatycznie wszystkie pająki poznikały. Czaj. Aha. Czy jest jeszcze trudniej? Dobra. Jak ktoś zginie, to wtedy my mamy przyklapane. Tak. Mhm. Czyli nie ginąć. Więc lepiej nie ginąć. Jeśli to możliwe, oczywiście. O, level up, panie. Ja w ogóle dostałem broń, chyba czekajcie. Tak, tak, dostałem broń nową. I podbiłbym ją w ogóle. Po co mi wędka? O, to będzie. A tak sobie się połowię. Wędka. Aż wędka. Już się zaczyna, już się zaczyna. No. Ja pierniczę, ale będą komentarze, nie? Dobra. Ty, to jest lepszy niż Forest. No, dawaj. Zbudujemy. Tak, jeszcze tylko i wyłącznie wspomnę, że to Polo nagrywa Foresta z Archim. I tak, tam się dzieje. Tam się tak, dzieje się. Aktualnie będziemy, tak przyspoiluję, ale to już wiadomo, będziemy budować wielki zamek, także zapraszam i dzięki Safe, że wspomniałeś. Dokładnie. I komnaty sypialniane. Tak, Archie rozmnażalnie będzie robił. No, ale czekaj, bo... zakonnice twoje będą... Tak. A tak, mamy receptury na kościołek, to będzie, naprawdę. Dokładnie, jak za dobrych czasów Minecrafta, pamiętasz? Nie pamiętam to już. No to. Ja już Minecraftowcem nie jestem, przez ja wcale w Minecrafta w tym momencie nie gram. Ale dobra? Minecraft zawsze będzie z tobą w safe mode. No co ty. Jak puściłem informację, że będę grał w tą gierkę, to było od razu... O, Minecraft wraca? No. O, i ci będą straszni. Nie, ale powiem wam, że to jest coś innego niż Minecraft. Proponuję w dół. To jest jak Diablo, tylko no. Że jakieś kwadratowe takie. Tak, no tutaj są te... Jest to właśnie w starym stylu zrobione, ale z nową technologią, nie? Te wszystkie cienie, światła. Zobaczcie, jak to wygląda w ogóle, jakie fajerwerki. Dawaj, safe mode, rzuć fajerwerkę. Znaczy, ja czekam, tak jak wam mówiłem, wreszcie na to, żeby dodali tutaj własne skiny. Tak, żeby pana z wąsem nie musiał mieć. No. Ale skoro gram normalnie, gram jako Steve, to dla mnie wygrał jako pan z wąsem. Aha. A Sejm, od kiedy kiedyś miałeś wąsa, pamiętam. Nie, wąsa nigdy nie miałem. Ja mam o, zaraz. O kurde. A to chyba, a to duża różnica. Ej, to znacząca ja miałem się różnica. Ja tak się jest. Tak co pamiętam, lód jest przedmiotowy dla każdego, jedynie wspólne mamy używki. Dobra. Więc jak zobaczycie jakiś po prostu lód, to od razu go możecie po prostu brać. Ja aha, tam lubię używki. Dzielimy między sobą po prostu, czy po prostu każdy ma dla siebie? Czy dostaliście aktualnie coś? Jakiś drewniany miecz chyba, czy nie? Coś tam, jakieś osiągnięcie dostałem. A wyleciał wam on, czy ja go zebrałem wam? Nie, chyba zebrałeś. O, łuczek sobie mogę ulepszyć. Czy nie macie żadnego przedmiotu? Nie. Nie. Moja teoria się kurczy wali tak. Czyli co? Aha, czyli każdemu... Nie, ja myślę, że to wszystko jest randomowo, dla każdego wszystko. Ja jak grałem tutaj poprzednio z Knarkiem, to wydawało mi się, że każdy miał indywidualny loot. Hmm. Może jest, tylko że zależy jaki. Na przykład po ubiciu bossa. Może. Idziemy do środka? Chodźcie, bo tam będzie troszkę sporo mobów, sam tam wolę nie wchodzić. Już wchodzę. Czekaj chwilę jeszcze. Okej. Okay. Chodzimy. O, ja pamiętam tą misję. Koszmarna krypta. Koszmarna krypta. Tak jest. Czekaj. Ja tu już aktywowałem swoją firewerkę, ale chyba nie było. Dobyty sensu. Poziom. Chyba nie. Kurde, mało życia mam. Łuczek wziąłem. Okej, okay, czyli ja go mam też. Czyli dobra, czyli luty ze skrzynek są chyba dla wszystkich. Aha. A z mobów chyba są cały wspólne. Aha, w ten sposób. Chyba tak to wygląda jak tak. Ja wiem, że ja tutaj na tym poziomie przygodowym nie mogłem przejść. Mhm. Sam? Poziomie trudności sam nie dałem rady. No. Grałem na poziomie chyba razy 3. Aha. I nie dało się. Mhm. Ja nie dało przejść. Muzyczka jak z Diablo, bez kitu.
Nie, no co ty. Dawno w Diablo nie grałeś. Dawaj diamenty. Emeraldy, panie. Emeraldy. Diamenty są inne. To wszystkie nam się one różnią tym. Emeralda. Ale z nas nopki, nie? A tu jeszcze jakieś informacje dam na swój kanał, że ja gram na padzie jak ktoś. Pozostali grają na komputerze. Według mnie osobiście lepiej się gra na padzie. Tak mięciutko. Możecie bardziej jakby ułożyć, gdzie chcecie iść i tak się jak macie namierzanie w przypadku łuku, więc nie ma znaczenia, czy celujecie, czy nie. Aha, no tak, bo na padzie zawsze jest auto. Znaczy nie, auto coś. Wy macie też, prawda? No. Znaczy wiesz co, mi się wydaje, że jest mniej klikania na padzie, bo ja myszką cały czas, powiem ci, smaszuję, jak to się zwie. Możesz sobie przytrzymać myszkę. Też. I shiftem też. Shiftem? Myszkę możesz przytrzymać. Tak, shiftem też. Aha. Tu chyba coś jeszcze było, czekajcie, to mi się wydaje. Dobra, bo zaraz będę musiał ten, w połowie gry wymieniać, kupować myszkę. Ja tam lubię klikać. A to było tylko, dobra. Słuchaj, ja mam tego SteelSeries i jest super. Nic mi się. W Toshvik trzypałeś się aktualnie. Wow. Chyba co się wbiłeś, robiłem? Wbiłeś się w jakiś blok chyba i cię trzepało. A to po używce. No też tak uważam. Za mało kawy. Właśnie za dużo. Za mało magnezu. Ja idę za safe modem, nie wiem jak to, jak wy. Znaczy do wyjścia idziemy już, prawda? Okej, okay, niech ci będzie. Też to... A, możemy to klepnąć. Ja preferuję wykonywanie misji na 100% zawsze. Dobra. No jasne, że tak. Eksplorujemy, no wiadomo. Nie ukrywajmy, zdobędziemy lepsze itemki i tak naprawdę większość legend jest pochowanych w tych częściach mapy, do których normalnie nie trzeba iść. Aha. I to warto robić. Bo rushować gry nie ma sensu, bo później się zablokujemy na ostatniej misji. Ona jest za trudna. Mhm. Okej. Okay. Ale nie będę wam mówił, co tam jest, może już byliście, może nie. Nie, bez spoilerów. Bardziej wam nie będę mówił. Tak, będziemy zszokowani. No, i wychodzimy dokładnie tam, gdzie kręciliśmy na bok. Kurde. Dzień. Nie, te efekty specjalne są kozackie, naprawdę. Tak, bo to chyba ten engine specjalny, nie? Graficzny. Unreal? No. Nie. Jaki ja engine? On tam miał. Ten ostatni, ta reklama, tak jak się włącza grę. No to Unreal? Nie. No, tak. To Unreal Engine to jest? Tak. No w sumie tak, no. Lecimy. No ogólnie samo wykonanie jest fajne, gierki. To trzeba im przyznać. Bardzo płynność, fajnie. Tak. Płynność i przede wszystkim. Creeper. Jak to jest zoptymalizowane, fajnie. Tak tutaj nic nie ma. Chyba tam nic nie ma. Nie wiem, tutaj nie odkryliście do końca tego. A nie, dobra. Ej. Jak coś, to jeszcze naciśnij M i masz nie to mapę planowałem. Całą. Nie to planowałem zrobić. A co ty zrobiłeś, Safemont? W Creepera weszłem. Aha, lepiej, żeby... Dosłownie ty. Ups. Ups. Moja wina. Zaraz uratujemy. Zaraz. Życie mamy jak coś. Co daje jabłko? Archie, weź mnie ten. Kurde. O kurde. Ja pierdzielę. To będzie Digital. Tak to się wydaje. Czemu? Nie chcę. O. Czemu? To jest boss jakiś. Ale mamy 3 totemy, więc jest okej. Okay. Halo, a kurde. A co to znaczy 3 totemy? Tak monsterek musi być. Jak coś. Oż kurde. Było blisko. I 3 razy możemy wszyscy paść. A i potem aha, trzeba od nowa zrobić trzeba, misję. Trzeba rozwalać tych. Oni wzmacniają moby. Aha. Znaczy nie, że od nowa misję, po prostu respimy się jeszcze raz. Jeszcze. Tak to wygląda później. Znaczy respimy jeszcze raz i po prostu przechodzimy dalej. No bo wiesz, jakby dzieci ten grały i zginęły, to by płakały. Wow. Co to jest normalne? Aj, nie czy znowu bym padł. Zdobyty poziom. Archie, czy ten, robisz upgrade'y broni jakieś? Tak. Ja to potrzeba ubić, to znowu będzie kurczę polepszało ich. Kurde, bo ja muszę... I tutaj dobra, są. Okej, okay. Jest git. Wiecie co, bo ja muszę chyba ten. O, łuk. Muszę ten, zupgrade'ować sobie chyba jakąś broń. Ja sobie zaupgrade'uję, jak coś lepszego będę miał. Czekajcie, co oznaczają te... Nie, ja ci mówiłem, weź polepszaj zawsze bronię, tak. Bo tak czy siak te bronie później usuniesz, prawda? Mhm. Dobra, powiedzcie mi, co znaczy w prawym dolnym rogu w ekwipunku są takie jakby łuk i tam jest 5 albo 1? Co level chodzi z tą cyfrą? Level łuku. Aha, level. Piąty tak. Poziom, tak? Mhm. Tak. Okej. Okay. Wyższy tym oczywiście lepiej.
Chyba się domyślasz. Jasne, oczywiście, że tak. Dobra, mam Axa. O, tak i tu. Mam Axa i co? I łuczek sobie zmieniam. Czekaj, Archie, czekaj, czekaj. Weź się go ciągnie. Pijawka, grabież, zaangażowanie. Ja ubiję tego, który... O, w mordę. Sorry, sorry, już, już. Czekaj, skopałem sprawę. Chcę się odsunąć. To jakiś boss był. No, jakiś bossik. To jest zwykły. Albo elita. Zwykły mobik. O kurde. Zwykły mob to będzie później. O, mam armor. Tego mi brakowało. No. Kuria, odbicie. Dobra, ubiłem go wreszcie. Dobra. Ci, co wzmacniają, będą po prostu irytować nas. Bo wtedy on faktycznie jest mega mocny. Weź się może wylecz. No, za kilka minut. I tam macie broń. Odbicie, odbicie. O, teraz już się mogę wyleczyć. Sobie zupgrade'owałem tylko armor. Tą broń? Nie. Dajcie mi chwilkę. Nie, słuchajcie, każdy ma swoją sesję. Nie widzę nic. Nie, nic nie widzę. Czyli ja ją widziałem, więc faktycznie tak, może jednak... Tak, Sejfot podnosi miecz. No, dobra, czekajcie, bo ja mam nowy łuk teraz. No, znaczy, wy możecie iść, prawda? Zaraz przyjdę. Zaraz przyjdę. Leczone zdrowie. Bez sensu. Dobra. Dobra, już nie mam punktów. A nie mam strzał. Skąd bierzecie strzały? Leżą na ziemi. Co tak, jakiś czas. Tylko one chyba mogą być już wspólne. Wow. Kurde. Ale wiecie i one co? I żarcie. Teraz tak, jak ktoś będzie ginął, to idzie na tył i strzela strzałami, aż się potka nie zrestartuje. O, serio? Tak sobie. Jak ty na to wpadłeś? Aha, myślałem, że nie wiecie. Ja myślałem, że jeśli ktoś ma mało życia, to leci do przodu, żeby zginąć jak pierwszy, żeby inni mieli po prostu gorzej. Tak, żeby go ratowali. No. Ratuj mnie, usta. Help a nie macie Axa? Nie lepiej z Axa bić? Ale to... Ja nie mam. Opie, to trzeba zdobyć. Znaczy, Ax jest ogólnie wolny. No jest tak, racja. Nie wiem, szczerze mówiąc. Jestem barbarzyńcą. Preferuję bronie szybkie, prawda? No. Ja preferuję wolny. Bo pamiętacie, że szybsza broń, jest topór. To ona na drugim damage'u odpycha. Aha, ten każda broń na drugim damage'u ma lekkie odepchnięcie, więc możecie zrobić tak, że mob będzie stał koło was i nic nigdy nie będzie on robił. Dobra, no fajerwerki trzeba po prostu używać. Ja po prostu trzeba używać. Tak, trzeba spamować. Wszystkie te spele używam. Znaczy wędka jest całkowicie bez sensu. No bo tylko jest jedna, ale znaczy, nie, słuchaj, na bossa. Na bossa jest zajebista. Wędka. Znaczy super. Wędka. Tak, bo stunuje. To ty za herezję mówisz. Wędka mój przyjaciel. Nie. Wow. Nie. Rany boskie. Nie zauważyłem, że tam ich no kilku było. Dobra, no, tu się przydają jednak fart. Te. Że nie skapnąłbym się nawet, że oni wybuchają, nie? Wybuchają. Oni nawet próbują nas ubić. Nie mam żadnej dystansowej tej broni. Jak nie masz? A bo nie masz... No nie mam strzał. Więc to nie widzę nic. Ale masz jeszcze zawsze tą fajerwerkę. No. A to za często używam. Biedny topol. Ale wysypało się teraz. Ja powiem wam, jak w Harry Potterze się fasolki zbierało. Nie grałem? Może co lepiej. Ty? Może i lepiej. No, cała gra polega na tym, żeby zbierać fasolki. I to powinniśmy widzieć my wspólnie, więc może lepiej nie zbierze ten, kto potrzebuje bardziej. A nie się Tofik rzuciłeś. Aha, no. Archie rzuciłeś. Dobra, bo teraz nie ma Tofik, Tofik był kiedyś, teraz jest Archie. 90 strzał ma. Nie nauczę się. Ale wiesz, Sejf, ty możesz mówić, Tofik, bo właśnie ty prawie wymyśliłeś. Ty byłeś przy tym wymyśleniu. A mogę mogę wyrzucić wam broń, żebyście mieli? Nie. Niestety się nie da dzielić mami. Co ty gadasz? Doskwiera ci samotność. Możesz się teleportować do swoich znajomych. Doskwiera ci... No widzisz? Ty komunikat jest po prostu przepiękny. Pamiętaj, depresja cię dopadnie, to zobaczysz. Pewnie tak. O, już mam strzałki, kurde. No ja szczelam jak coś. Dobra. Wow. Żebyśmy nie marnowali pocisków na jeden cel. Zresztą tak tego teraz jest tak dużo, więc... Mhm. Aha, i przytrzymujcie.
Tak, żeby był większy atak. To widziałem, że to polo strzelałeś tak. Tak, tak, jak noob. Musisz przytrzymywać, bo wtedy ma damage razy dwa chyba. Cholera, o kurde. Nie, to mi się jeszcze bardziej podoba w takim razie. No trzeba po prostu przytrzymać myszkę. O, jest skarb. Jest świnka, świnka jest. Skarb, skarb. Dawać świnkę. Już. Dawać świnkę gonić. A co ta świnka robi? Świnkę gonić. A to jest ta ze skarbem, ta, pa pa pa. Dawać gonić ją. Piep. Łuczek. O, ja też mam łuczek. A ja mam zbroję. Ja też mam zbroję. I łuczek dziesiątka. Usuwam tą. Polepszam tą. Właśnie, jak się usuwa? Na odzysk. Rozbij. Wtedy odzyskujesz to, co wydałeś na nią. Yeah. O, a tu mam ubranie wilczka. No ja bym chciał... Zdawało? Ja chcę ubranie tanka. Nie. Yeah. Miałem tanka? Ubranie jeszcze maga. Tanka jest dopiero na późniejszych mapach. Aha. Teraz chyba on nie może wyjść. Już się nie mogę doczekać, jak sobie tą lancę wezmę. Kurde, nie mogę się zdecydować. Aha, dobra, ty już tutaj wybierasz itemki, widzę. Tak, bo żeby mnie nie padł wam zaraz, nie? Zaklęcia. Ulepsz. No chyba nie padniesz. O, zbroję musiałem sobie ulepszyć, bo... Nie, to nie ma sensu, to też nie wszystko po prostu usuwam. Zostawiam tylko to, co używam. No, a tak i zbroja będzie. Huntera ma coś do tego, plus do łuku. Zbroja Huntera? Tak, że odzyskiwanie strzał. Zbroja łowcy. Zbroję łowcy mam. Mhm. Tak, zbroję łowcy. No to, no, łowca to Hunter, nie? Archie, kurde, Englishman. Okej. Okay. Łowca to Hunter. Niech ci będzie. Ty, ale on bije. Okej. Okay. Musiałem strzelić tych najbardziej irytujących. Tu trzeba jakieś świnki uratować. Mhm. Nie świnki, tylko villagerów. Jak ty mówisz? Świnki. No wyglądał jak świnka. A no to... świnki ratowali przed złym, niedobrym wilkiem. Ja piernicie, to się tak dobrze, to wszystko takie zgrywalne, nie? No gierka to mega dobra do tego, tylko mówię. Problem jest taki, że ja nie jestem pewny, czy ona będzie dobra na dłuższą metę. Uwaga, uciekajcie! Sorry. Biją. To mi pod nogi rzucił. TNT. Sorry. Uczę się. Ciekawości zapytał. Uczę się jeszcze. Ja mam wrażenie, że TNT dostałem. Tak. Nie wiem, czy to prawda. To byłem ja, niechcący. Ja zacząłem uciekać i kurczę, wpadłem w moby. Ja musiałem tam wejść, żeby tego maga po prostu zestrzelić. No, a żarcie. Jak tym TNT się celuje? Bo prawym przyciskiem myszy z głowy sobie zrzuciłem i... Tak samo jak strzelasz, tak zrzucasz TNT. Pokażę ci zaraz. Tylko, że ono nie jest do ładowania. Po prostu naciskasz, leci. Aha, prawym przyciskiem myszy po prostu. Tak. Okej. Okay. U ciebie prawym, u mnie lewy kontroler. Okej. Przepraszam, prawy. Za dużo was. Nie na jednego, jednego sejfa. I to jest już ten, na hardzie giera, nie? To już... Tak. Znaczy nie, gramy na najwyższym poziomie. Na najwyższym. Trudności, tak powiem. Czyli gra nam mówi, że powinniśmy grać na poziomie pierwszym, my gramy na poziomie trzecim. Ostatnim. Mhm, no. To ważna uwaga, to będziemy przypominać w razie failów. Mhm. Bo tu jest taki prosty wymóg. Jak wchodzimy do gry, tam pisało, że mamy itemki na poziomie pierwszym. Mhm. Tutaj jakby preferowane są itemki na poziomie 10. Dobra. I tak się w tym momencie mamy. Ja mam moc 6, nie wiem jak wy. Gdzie to się patrzy? Jak wiesz na swoją postać, po prawej stronie masz. Ja mam moc. Ja mam 4. No. Ja też 4. Ja mam 6. Piątkę, daj żółwik. Bo ja znalazłem łuk na poziomie 11. O, ty. Więc łuk mam naprawdę fajny. Nie, LGBT mi tutaj puściłeś serduszko. Ej, to jest braterskie, wiesz, więzi. No dobra. A nie, czekajcie, każdy skrzynkę ma swoją. Tak. Już mi chlebek zajmowali. Tak, ja biorę Archie. Wszystko, co jest na ziemi. Tak, Archie, ja kurde, wszystko. Żeby wziąć, nie mój. Takie cebulactwo. No słuchaj, jak cała rodzina mówi weź, bo ty masz same kości, no to wiesz, trzeba żreć, nie? Chytry Archie z Radomia, o.
O, w sandale jeszcze, sandały używam. Chciałbym się wyleczyć. O, ja wszystko biorę. O, dostałem toporek na czwartym poziomie. Kurde, ty wszystko dostajesz, ja jeszcze nic nie dostałem. Aha, widzisz. Jerzy, gra musi po prostu uznawać, że w większości ja po prostu biję. No, coś tam pewnie jest takiego. O, ja miecz tam mam, to ja chociaż moja. Poziomy i tak dzisiaj mamy takie same, bo to jednak po prostu leci wszystko na ten sam poziom. O, pijawka. I wszyscy mamy poziom szósty, tak? Aha, czyli jak to jest z expem? Exp jest dzielony, czyli mamy tyle samo. Chyba nie. Nie, bo jak ja padłem, to dostałem level. No, nabijamy wszyscy identycznie poziomy. Aha. A, miule. Zobaczymy, co ten, tam, nie taka wiem... Taka ilość archerów jest wręcz irytująca. Tak. Ale trzeba jednak po prostu powoli, systematycznie ich klepać. Save, jakie w ogóle macie ten, o kurde, wersję gry? Macie tą z DLC, z rozszerzeniem, czy taką podstawową? Znaczy, ja ogólnie gram na tym Xbox Game Pass. Aha. I to jest ciągle to samo. Za 30 dni. Aha. Czyli zwykła wersja. Też ciekawi mnie te DLC, co tam było do wyboru. Zobaczymy, co oni tam zaraz szykują, jakąś aktualizację, znaczy, czy tam to? Tam ogólnie masz pelerynkę na start. To jest jakby ten po prostu bonus. W tym zestaw bohatera, czy tam coś. Mhm. I dwa DLC, które mają wyjść, masz za free. Mhm. Aha. I na pewno w DLC jest nowa mapa, bo tam akurat na mapie po prostu widać ją. To jest taka na wodzie. Okej. Okay. Tam jest po prostu nowa mapka na pewno i jest napisane, że ona dojdzie później. Tak. Mhm. Więc to na pewno jest jako ten dodatek, który jakby wykupujesz sobie w ramach tego pakietu dla bohatera. Tak, tak. No ale szczerze mówiąc, nie wiem, czy będę po prostu to brał. Ja też, ja w sumie wybrałem tą podstawową wersję, bo też nie wiedziałem, czego się spodziewać. Znaczy ja powiem, że ja wybrałem tą wersję za friko, de facto, złotych tak. Za friko, żeby przetestować grę. Bo później nie wiem, czy będę grał. Aha. Tak jest. Po prostu o to chodzi. Nie mam pojęcia, dokładnie czy tak. Za miesiąc będę jeszcze w to grał. Mhm. I temu też uznałem, że nie ma sensu po prostu w to inwestować. A tu jest w ogóle jakiś maksymalny level? Nie. Na początku było mówione, że prawdopodobnie maksymalny poziom jest poziom 30. Ja mam 33. Aha. Więc chyba maksymalnego na razie nie ma. Ale mi się strzela. Ale co, wow, strzela? Nowa zbroja. To ktoś taki jakby puszcza łańcuchy? To ja. To ty? Tak. Sobie takie coś wybrałem, bo ja powiedziałem, że ja będę grał tankiem, będę AOE wszystko miał, nie? A ja szukałem maga gdzieś tutaj. Tak kurczę, chodzę, gdzie jest ten mag? No, ale ten... Po prostu mag, kurczę, takie coś po prostu rzuca. No. Powiem wam, że nie mam nawet kiedy do inwektory zajrzeć, bo tu cały czas te creepery i inne te... Znaczy, jeden jest minus w przypadku gry na tym poziomie wyższym, że mapki są o wiele dłuższe. Teraz już widzę, że już u mnie ma odcinek trwa ponad 25 minut. Tak jest, u mnie też. No więc to będzie taki troszeczkę minus. Będą długie odcinki, ale może wam się to będzie podobało akurat, więc może będzie w porządku. Chyba, że po prostu faktycznie... O, w przypadku gry w koopie będziemy jednak skracali grę, czyli ja bym teraz proponował już pójść do wyjścia. Mhm. Dobra, to zobaczymy, co oni powiedzą, nie? Tak mi się jakie komentarze będą. Tak, zobaczymy na ten, na opinię. Tutaj jest mag, weźcie maga szczelcie. Już. A, dobra, jest okej. Okay. Mag przestał działać. Mówię, ból jest taki, że jeśli ten mag działa, to nie ma sensu się bić. Ten co łączy wszystkich. Usunąć. Tak, tego maga trzeba usunąć. Dobra, a jak wygląda ten mag? Ma jakiś charakterystyczny wygląd? No wygląda jak mag. Aha. Ja mogę powiedzieć więcej. Jak wygląda mag? Mag wygląda jak mag. Mako. Wygląda jak ten czarodziej, nie wiem jak się nazywał, ten z po prostu Minecrafta. Aha, dobra. Nie, bo ja w Minecrafta po prostu nigdy nie grałem, a... Dlatego dobra, moje pytanie dobra, takie dobra. Banalne, nie? Jesteś nie chyba jedyną osobą, co nie grała w Minecraft. No niestety, albo stety, nie wiem. Co? Mamy to? Zwycięstwo. Mamy to. Dzięki tobie. Osadnicy zostali wyzwoleni i nie umie tak szybko czytać. Brawo, to co? Mamy to? Pierwszy odcinek? Pierwszy odcinek. Pierwszy sukces. Leci, bo ja jeszcze chcę podsumowanie oczywiście, mam to jeszcze pokazać. Podsumowanie musi być. Dokładnie teraz tak. Mamy pokonani z dyst-
Pokonany dystans w blokach 2600 u mnie, liczba strzałów danych przez Archego 2013, liczba wykorzystanych przedmiotów przez Topolo 54. Kurde, nie wiem czy to dobrze czy źle. Omieliśmy skrzynkę jedną widzę. Aha, dobra. Dostałem jakiegoś muchomora. Pociski, które trafiły u mnie to 103%. Aha. I ktoś by wyjaśnił, jak mogłem trafić 103%? Odbiło się i dostał drugi. Nie, przepraszam, mam przebijanie. Dobra, okej, okay, to by jakoś tam... Rykoszetem jakoś, czy czymś. Kurde, znam się. No i teraz oczywiście trzeci. Cóż tam będzie? Ja dostałem muchomorka, wy? Ja też. Ja buta szybkości. Wow. To but jest fajny. No. Wiesz, muchomorek daje, uwaga. To. Strzelam, że bije o wiele szybciej. A chodził na bosaka. No i pierwszy trzecik tutaj jest. Mhm. I 50 darmowych emeraldów. Uuu. I kowal do losowania itemów. Ja sobie szybko wylosuję coś. Mogę chyba 3 razy wylosować za to kasę, co mam. Okay. Dostałem moją broń. Dostałem jeszcze unikat. Yeah. Ej, czujcie, dostałem legendę. Co ty gadasz? To jest moja broń. Co ty gadasz? Ale widzisz? Ja pierniczę. No to jest moja broń przecież. Ta co wcześniej. Jaki assassin. Ale to jest chore teraz. To jest? Handluj, tak? Trzymaj, żeby potwierdzić. To ja rozumiem. Dobra, więc więc teraz wylosuj szybciutko i proponuję się pożegnać, zakończyć odcinek. Wow, a ja mam lisią zbroję, także... Lisia zbroja. Tak jest, tak jak SafeMod tutaj nam podpowiada. Także ja z mojej strony kończymy odcinek. Dzięki wielkie za oglądanie, dzięki SafeMod, dzięki Archie. Widzimy się w następnym odcinku. Na razie, hejo. Pa, pa. Pa, pa.